Kiedy warto przyjść do gabinetu medycyny estetycznej? W mojej ocenie przygotowałam Wam takich 5 sytuacji i chciałabym Wam o tym właśnie teraz powiedzieć. Sytuacja pierwsza. Kiedy zauważyłeś, że stan Twojej skóry nagle się pogorszył? I mówię tutaj o, na przykład o zmęczeniu, o niewyspaniu, o tym, że skóra stała się bardziej szara, bardziej matowa, wygląda na mniej wypoczętą i częściej słyszysz od swoich znajomych, od swoich przyjaciół o tym, że coś gorzej dzisiaj wyglądasz, czy masz gorszy dzień. W takiej sytuacji warto udać się do zabiegu medycyny estetycznej i wykonać zabieg na przykład mezoterapii, która jest często zabiegiem, który jest niedoceniany tak do końca, dlatego że nie ma tego efektu wow po zabiegu, nie ma tej spektakularnej przemiany, ale to, co widzimy, to jest właśnie ta zwiększona jakość skóry, zwiększona promienność skóry. Widać, że skóra jest bardziej elastyczna, bardziej odżywiona, jaśniejsza, mniej matowa. Tutaj przymiotników mogę wymyślać bardzo dużo i ciężko jest, żebyście to tak obrazowo zrozumieli, dopóki nie zobaczycie tego na własnej skórze. Często pacjenci przychodzą do mnie i mówią właśnie, że mają ten problem, że wyglądają na bardziej zmęczonych, a po takim zabiegu od razu czują po tych kilku dniach, że ich skóra jest wypoczęta, jakby się po prostu bardziej wyspała. To samo dotyczy cieni pod oczami. Czasami, gdy jesteśmy mniej wyspani, gdy jesteśmy bardziej zmęczeni, albo gdy zima trwa już długo, za długo, pojawiają nam się cienie pod oczami, które nie są spowodowane ubytkami w tkance podskórnej czy starzeniem się, tylko po prostu zmęczeniem. I w takiej sytuacji możemy spokojnie dobrać odpowiednią mezoterapię dedykowaną pod okolice oka, żeby te cienie rozjaśnić, żeby okolice oka odżywić i żeby to spojrzenie też wyglądało bardziej promiennie. Sytuacja numer 2. Kiedy szykujesz się na jakieś ważne dla Ciebie wydarzenie? Standardowo. Może to być Twoje wesele, ale może to być wesele Twojej córki, może to być wesele Twojej siostry, czy wesele Twojej nawet mamy czy przyjaciółki. Może to być także spotkanie po latach ze znajomymi z liceum czy ze studiów, kiedy macie wielkie wydarzenie, wielki reunion i chcesz po prostu wyglądać na takim wydarzeniu dobrze. Może to być po prostu rozmowa kwalifikacyjna o pracę. A wszyscy wiemy, że jeśli czujemy się dobrze w swojej skórze, jeśli czujemy się pewnie, mamy większe szanse na powodzenie. Dlatego jeśli szykujesz się na takie wydarzenie, pomyśl wcześniej o zabiegach medycyny estetycznej. Pomyśl o tyle wcześniej, żebyś zauważył efekty już na tym wydarzeniu. Czyli na przykład, tak jak wspomniałam w punkcie pierwszym, mezoterapia na odżywienie skóry, żeby wyglądała promienniej, redukcja cieni pod oczami, ale także drobna korekta zmarszczek, na przykład za pomocą botoksu, czy też zabiegi kosmetologiczne, jak peelingi twarzy, jak oczyszczanie twarzy. Wszystko to, co sprawi, że poczujesz się pewniej, poczujesz się lepiej, że makijaż będzie trzymał się dłużej i lepiej na takim wydarzeniu. To wszystko możemy uzyskać dzięki medycynie estetycznej. Sytuacja numer 3. Kiedy odczuwasz częste bóle głowy? Kiedy masz dużo stresu w pracy? Kiedy odczuwasz napięcie w okolicy mięśni żwaczy, w okolicy stawu skroniowo-żuchwowego. Wszystkie te objawy, o których powiedziałam, mogą łączyć się w jedną całość choroby bruksizmu. Bruksizmu, czyli zbytniego napięcia mięśni żwaczy. Bruksizm to nie jest tylko zgrzytanie zębami, to nie są tylko nieprzespane noce. To są także bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, bóle głowy, bóle karku, szumy uszne, piski uszne i wszystko to, co związane w obrębie twarzy czaszki. Jeśli masz dużo stresu, a myślę, że już w dzisiejszych czasach większość z nas ten stres ma w mniejszym czy większym stopniu, w takiej sytuacji warto jest rozważyć zabiegi z toksyną botulinową.
czyli botoksem. Tym samym botoksem, który stosujemy na zmarszczki, ten sam możemy podać także na mięśnie żwacze, uzyskując zmniejszenie napięcia, a tym samym likwidując wszystkie skutki uboczne stresu, czyli na nadmierne napięcie, bóle karku, bóle głowy. Jeśli już mówimy o botoksie, tak samo w takich sytuacjach stresowych może pojawić się nadmierna potliwość. I tutaj też spokojnie możesz szukać ratunku w medycynie estetycznej. Zarówno na pachy, dłonie czy stopy można podać toksynę botulinową, czyli botoks, uzyskując znaczne zmniejszenie wydzielania potu. Kolejny plus. Sytuacja numer 4. Kiedy zauważyłeś, że na Twojej szczotce do włosów podczas czesania się jest coraz więcej włosów? Kiedy zauważyłeś, że włosy stały się słabsze, bardziej łamliwe, części wypadają albo po prostu zgubiły swój blask? W takich sytuacjach możemy wykonać zabiegi rewitalizujące na skórę głowy, czyli na przykład mezoterapia igłowa albo na przykład zabiegi laserowe. Tutaj jednak większość zabiegów jest zdominowana przez mezoterapię igłową ze specjalnie dobranymi preparatami, takimi mezokoktajlami, dzięki którym możemy ten preparat podać za pomocą igiełki w skórę głowy, a tym samym odżywić skórę głowy. W przypadku leczenia łysienia, wypadania włosów czy właśnie słabszych włosów, przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby leczyć skórę głowy. Tutaj mogę to porównać do nawożenia trawy, do dbania o swój własny ogródek, o swój własny trawnik. Wtedy, kiedy jest pora sucha, wtedy, kiedy trawa nam nie rośnie, nie robimy wcale tak, że idziemy do kastoramy po kolejne ziarenka trawy. Nie. Wtedy dbamy o to, żeby użyźnić, ujędrnić tę glebę, żeby ta trawa, która nam na niej rośnie, miała skąd czerpać składniki odżywcze. I tak samo możemy to wszystko połączyć ze skórą głowy, kiedy włosy to jest ta nasza trawa, a skóra głowy to jest po prostu gleba. I przede wszystkim dbamy o to, żeby użyśnić naszą skórę głowy, dodać odpowiednich składników odżywczych do skóry głowy, żeby pobudzić krążenie i żeby cebulki włosowe miały z czego czerpać energię. Sytuacja numer 5 i ostatnia na dzisiaj. Wtedy, kiedy masz jakieś pamiątki ze swojej przeszłości, jak na przykład blizny, jak na przykład rozstępy, albo jakieś znamiona skórne, które bardzo Ci przeszkadzają, które Cię krępują, które onieśmielają Cię w sytuacji, kiedy je pokazujesz. Nie ma nic złego w tym, że masz jakąś bliznę czy rozstęp na ciele. Problem pojawia się wtedy, kiedy bardzo się tego wstydzisz, kiedy uporczywie chowasz tą zmianę pod swoim ubraniem, a nie masz czego się wstydzić, nie masz czego chować. W sytuacji, kiedy chcesz troszkę zmniejszyć widoczność tej zmiany, zapraszam Cię na zabiegi na przykład laserowe, albo znowu na zabiegi z kolagenem, czy na zabiegi z osoczem bogatopłatkowym, czyli substancjami, które mają za zadanie przebudować, przemodelować tę skórę tam, gdzie jest ta blizna, żeby wytworzyła się nowa, bardziej prawidłowa, i żeby ta zmiana była mniej widoczna. Stanie się bledsza, stanie się mniej wklęsła, bardziej wypukła, a Ty będziesz mógł się cieszyć pokazywaniem czego tylko chcesz, gdziekolwiek chcesz, bez zbędnych rozstępów, blizn czy różnych znamion. Mam nadzieję, że w tych 5 przykładach pokazałam Wam, że medycyna estetyczna może być dla każdego. Że medycyna estetyczna to nie jest tylko dla wybranych, że to nie jest tylko fanaberia i likwidacja zmarszczek. Medycyna estetyczna to jest coś więcej i na pewno każdy z nas znajdzie tutaj coś dla siebie.